10 września jest sejmik województwa podlaskiego, na którym będą zapadały ważne decyzje, między innymi pierwsza kwestia podpisanie umowy ramowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Umowy, która ma możliwość, daje nam możliwość jako samorządowi województwa w przyszłości finansowanie wielu naszych planowanych inwestycji, ponieważ planujemy w ramach i Polski Wschodniej, ale też regionalnego programu operacyjnego mamy rozpoczęte inwestycje drogowe, a także jeszcze następne do uruchomienia. Potrzebne są środki na tak zwany udział własny i dlatego zgodnie też z planem finansowym długoletnim naszym musimy zabezpieczyć finansowanie z budżetu województwa, dlatego podpisujemy tą umowę ramową na ogólną kwotę docelowo 280 milionów złotych, z tym, że uruchomienie tych środków nastąpi oczywiście dopiero po uchwałach zarządu i sejmiku, po ustaleniu potrzeb w każdym roku finansowym. Także pierwsza, myślę, że transza tego kredytu rozpocznie się w tym roku. Oczywiście w tym roku planowaliśmy deficyt rzędu 160 milionów, on taki nie będzie i zobaczymy ostatecznie, jaka kwota będzie potrzebna. Oczywiście środki te mogą być przeznaczone, te, jak powiedziałem, na najbardziej potrzebne. Już mówiłem o drogach, ale to dotyczy też inwestycji w nasze jednostki zdrowia, więc szpitale przede wszystkim, ale też w zależności od potrzeb może to dotyczyć też rozwoju chociażby też połączeń komunikacyjnych, a więc też infrastrukturę komunikacyjną bezpośrednio bądź jednostki kultury. Wszystko to będzie wynikało z tego, na co się zdecydujemy, to co będzie dla naszych mieszkańców przede wszystkim niezbędne, potrzebne, ale też będzie wynikało z realizacji też naszych programów, przede wszystkim z regionalnego programu operacyjnego, ale też z pozyskania środków z zewnątrz, z różnych programów, ponieważ też jako województwo w dużym zakresie pozyskujemy środki z zewnątrz, chociażby program Polski Wschodniej, ale nie tylko, programy transgraniczne czy inne fundusze, chociażby fundusz też norweski, dlatego też chcemy w ten sposób zabezpieczyć się na przyszłość, żeby można mieć bez problemu te inwestycje wszystkie potrzebne sfinansować. To jest umowa ramowa, tak jak pan marszałek mówił. Ta umowa nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. To jest umowa ramowa, powiedzmy tak prosto, to jest stworzenie możliwości wzięcia kredytów do wysokości określonej w tej umowie. Do wysokości w tej umowie. Ta umowa, jak będzie podpisana w dniu 11, to nie, żadne zobowiązania nie zostaną jeszcze zaciągnięte. Kredyt będzie zaciągany w wysokości nie wyższej, niż to wynika z uchwały budżetowej na rok 2018, jak również z uchwał budżetowych na lata następne 2019, 2020 i 2021. Także to na razie nie jest zaciągnięcie żadnych zobowiązań, a otwarcie takiej linii kredytowej do wysokości 280 milionów złotych. Dlaczego Bank Rozwoju Europy, Rady Europy, a nie inny bank? Po pierwsze, są to zdecydowanie najlepsze warunki. Zdecydowanie najlepsze warunki. Trudno w tej chwili powiedzieć, jako że co roku samo oprocentowanie i marża będzie co roku przy podpisywaniu umowy negocjowana. Okres kredytowania 20 lat. Żaden polski bank
przy rozmowach, przy wielu rozmowach, takiego okresu kredytowania nie proponował i nie godził się. To jest okres 20 lat. Okres karencji 5 lat, to znaczy ten czas, kiedy zaczniemy spłacać. Jak weźmiemy w roku 2018, to kredyt zaczniemy spłacać za lat 5. Natomiast przez te 5 lat w okresie karencji odsetki, no oczywiście trzeba płacić, trzeba regulować. Koszty kredytu, raz jeszcze podkreślam, są zdecydowanie najniższe ze wszystkich propozycji, które były składane. Kredyt będzie zaciągany w złotówkach. Kredyt będzie zaciągany w złotówkach, nie w euro. To jest pewne ryzyko, gdyby w euro, to tak jak niektórzy brali w tych frankach, nie, szwajcarskich. I następna sprawa, jest bardzo proste rozliczenie tego kredytu. Jak Państwo wiecie, przy takich kwotach rozliczanie kredytu stanowi pewien problem. Tutaj, jeśli podamy określone projekty, określone zadania inwestycyjne, to ważnym jest to, żeby te pieniądze, które będziemy brali, szły na realizację tychże zadań. Fachowcy, którzy przyjeżdżali, a to naprawdę analitycy bardzo dociekliwi, nie zgłaszali żadnych wątpliwości. Żadnych wątpliwości co do udzielenia kredytu. Pan marszałek mówił, w tej umowie ramowej tej umowie są określone zadania, na które przede wszystkim ten kredyt będzie przeznaczany. Przy czym jeśli nie będzie taka potrzeba i tak to z rozmów z przedstawicielami tego banku wynika, podjęcie nowych jakichś zadań, to także zmiana i wstawienie nowych zadań także będzie możliwe. Ale przede wszystkim jest to infrastruktura i utrzymanie sieci dróg lokalnych, wojewódzkich, obiekty edukacyjne i opieki zdrowotnej, obiekty społeczno-kulturalne, teatry, no wszystkie obiekty i budynki administracji użyteczności publicznej.